Sega Mega CD. Jeżeli Bóg istnieje, to dlaczego do tego dopuścił? Słuchajcie, teraz sobie pracuję nad nowym odcinkiem Retro Tygodnia poświęconym Sedze Mega Drive i na samym początku to myślałem, że w tym odcinku będzie tylko Mega Drive, bo on jakby sam w sobie ma bardzo piękną, bogatą historię i uważam, że zasługuje na to, żebyśmy opowiadali o nim w jakimś innym kontekście niż tylko jego rywalizacji z Super Nintendo, ale jak tak zacząłem więcej o nim czytać, to stwierdziłem, że niestety nie obędzie się bez dnia czy też rozdziału, który będzie poświęcony temu, jak bardzo Sega była spaczona pod pewnymi względami. Bo Sega wypuściła kilka takich specjalnych przystawek do Mega Drive'a, które w założeniu miały przedłużyć życie tej konsoli i no, jakby to ująć, prawie wyszło, tylko że nie przedłużyły życie konsoli, tylko skróciły życie Segi na rynku konsol i główne takie przystawki były dwie, Sega 32X i Sega CD, w Europie znana jako Sega Mega CD, więc stwierdziłem, że żeby dopełnić obowiązku, muszę przynajmniej jedną z nich kupić. 32X nie kupiłem, za duży przypał. To była parafraza z Lecha Rocha Pawlaka. 32X to akurat była przystawka, która miała zwiększyć moc Mega Drive'a i zmienić jedną 16-bitową konsolę w pół 32-bitowej albo no coś takiego. W każdym razie Sega sobie wymyśliła, że wypuści coś takiego w Stanach, żeby rywalizować z, uwaga, Atari Jaguar. W Japonii to w ogóle nie wyszło i żeby było śmieszniej, to kiedy w Stanach się pojawiał ten 32X, to w Japonii w tym samym czasie debiutował Saturn i wiadomo, że wtedy internet nie był tak rozpowszechniony, ale no generalnie ludzie trochę podróżowali i nie byli aż tak głupi, tak więc nie wszyscy wiedzieli, a raczej prawie nikt nie wiedział, dlaczego skoro w Japonii mają już pełnoprawną 32-bitową nową konsolę, to oni mają sobie kupować jakąś przystawkę do starego Mega Drive'a. I ten 32X w swoim pierwszym i jedynym sezonie świątecznym sprzedał się bardzo dobrze, ale później po tych paru tygodniach od premiery nie brał go już absolutnie nikt. Twórcy gier też nie wiedzieli, co mają z tym zrobić, czy mają robić gry na Saturna, czy na 32X i jeszcze, żeby było śmieszniej, w Japonii Saturn sprzedawał się bardzo dobrze, ale brakowało trochę do niego komponentów, bo to samo po części się działo w tym 32X. W każdym razie na 32X wyszło w sumie ze 30 gier chyba, z tego co pamiętam i ani jedna z nich, nawet mnie, nie daje cienia powodu, żeby sobie uzasadnić taki cudowny zakup. Do tego 32X jest cholernie drogi, bo sprzedało się ich bardzo mało, więc powiedziałem pas i postawiłem na właśnie Sega CD. A Sega CD to jest przystawka, o której zwykle się mówi, że poniosła porażkę, ale moim zdaniem ona nie poniosła porażkę, tylko była porażką, a to jest jednak spora różnica, no bo sprzedało się tego ze 2 miliony z kawałkiem, Mega Drive'ów w sumie chyba 40 baniek, tylko że, więc wydawałoby się, że nie tak dużo, tylko że jak Mega Drive w momencie debiutu Segi Mega CD kosztowało tam bodaj $130, tak to ta przystawka, sama przystawka kosztowała 300, tak więc wyobraźcie sobie teraz, że nagle wychodzi nowy dodatek do PlayStation 5, który daje wam możliwość grania w trochę fajniejsze gry, tylko że PS5 kosztuje 2,5 kafla, a ten dodatek kosztuje 7000 na przykład. No to też wielkiego sukcesu bym temu nie wróżył. W sumie to brzmi jak PSVR 2, no ale mam nadzieję, że Sony się jednak tam trochę pohamuje z tą ceną. No, w każdym razie na Mega CD akurat wyszło ponad 200 gier, czyli naprawdę całkiem sporo. No, na Nintendo 64, które było pełnoprawną konsolą, chyba się ukazało około 300, więc to naprawdę nie jest zły wynik i Mega CD mnie absolutnie urzekła. Samym tym faktem, że to jest sprzęt z roku chyba 91, który odpala płyty CD i można sobie na nim włączyć na przykład płyty CD z muzyką. I ja wczoraj tutaj postanowiłem trochę sprowokować wszechświat, bo słuchałem soundtracków z gier Nintendo właśnie na Sedze Mega CD podłączonej do telewizora CRT. To bardzo polecam, bardzo fajne doświadczenie. Wracając, to Sega wprawdzie w zestawie do tego Mega CD dodawała kilka różnych płyt z muzyką, z jakimiś tam grami i tak dalej, no ale wciąż to było $300, a to było $300 po pierwsze dlatego, że te napędy CD no jednak były wtedy dosyć drogie, ale po drugie, bo Mega Drive nie powstał z myślą o takim rozszerzaniu jego możliwości, więc Sega musiała naprawdę mocno kombinować i pakować do tej przystawki mnóstwo bebechów, które w przypadku gdyby Mega Drive był zaprojektowany trochę inaczej, z myślą o tym to w ogóle nie byłyby potrzebne, a i tak wyszło dosyć średnio mimo tej ceny, no bo chociażby Mega Drive potrafi pokazać zawrotne chyba 64 kolory na ekranie naraz, a głównym selling pointem gier na płytach CD było to, że teraz twórcy mają nieograniczoną liczbę miejsca i w związku z tym można robić animowane intra do gier i w ogóle wtedy modne się robiły te takie gry, które de facto nie były grami, tylko interaktywnymi filmami, takie wiecie, Until Dawn 01 albo Detroit Become Human 01, tylko wtedy to było Night Trap o półnagich kobietach, które tam sobie imprezowały. To było fajniejsze, tamto było fajniejsze, stare było fajniejsze. No, ale to możecie sobie wyobrazić, jak te filmy wyglądały w 64 kolorach i też w niewielkiej liczbie klatek na sekundę, bo sam Mega Drive sprzętowo też sobie jakoś zajebiście z dekodowaniem tych filmów nie radził. Natomiast sama Sega CD, Sega Mega CD, podoba mi się z tego względu, że to jest dla mnie taka zupełna abstrakcja i coś mega dziwnego, nawet nazwa Mega CD, prawda, więc pasuje, że mamy gry, które na pozór wyglądają jak z generacji typowej kartridżowej, czyli nie wiem, z Super Nintendo albo właśnie z Segi Mega Drive, a one uruchamiają się z płyt CD i są właśnie takie drobniutkie znaki, które ujawniają nam to, że tutaj coś jest nie tak i że to nie może być kartridż. Tymi znakami były właśnie przede wszystkim animowane intra albo całe animowane gry, albo, i to był taki standard, muzyka właśnie na płytach CD. Pewnie się zastanawiacie, jakie w takim razie mam gry w mojej kolekcji. Otóż no, jest średnio, powiem wam, bo Mega CD szukałem w całej Polsce w przystępnej cenie i pewnie zastanawiacie się, jak mi się udało ją znaleźć. Otóż nie udało mi się i kupiłem w wysokiej cenie, tak więc nie wiem jeszcze, czy nie będę się jej musiał pozbyć prędzej czy później, ale wolałbym tego uniknąć, no ale kto wie jak będzie. W każdym razie, póki co mam jedną grę, właściwie to kilka w jednej, ale zaraz wam pokażę, a drugą kupiłem i do mnie leci, ale chyba na tym się póki co moja kolekcja skończy. Tak więc obczajcie sobie Sega Classics Arcade Collection Limited Edition. To jest 5 gier w jednym, z czego niektóre są nawet całkiem spoko. Golden Axe, Super Monaco GP, Streets of Rage, The Revenge of Shinobi i Columns. No to takie raczej nie śmieciówki, tylko dosyć znane gry w bibliotece Mega Drive'a. Tutaj są właśnie, nie wiem dokładnie jakie są zmiany w poszczególnych z tych tytułów, ale na pewno wszystkie mają muzykę w jakości CD i to jest już bardzo dużo. Swoją drogą to i tak mnie to dziwi, że jaki to musiał być przełom, że 2 miliony osób kupiły coś, co było 3 razy droższe od konsoli, żeby mieć trochę fajniejszą muzykę w grach albo żeby po prostu zobaczyć film odpalony z płyty. W ogóle fajne są te gry z Mega CD, bo one są w takich grubych, podwójnych case'ach. Wszystkie, nawet jeżeli płyta jest jedna, bo tutaj jest jedna. Jest chyba kolorowa instrukcja. No nie, tak dobrze to nie ma, ale przynajmniej jest tak ładnie. No jest gruba, jest pokaźna. Bardzo ładna. A sama płyta, mimo że no niby płyta jak płyta, no płyty tak jak wyglądały, tak wyglądają, to właśnie nie do końca, bo jak na nią patrzę, to od razu po niej widać, nie po rysach, bo jest w dobrym stanie, ale po samej płycie, po wzorku na niej widać, że jest bardzo stara. A jeszcze wracając do Mega CD, to jest w ogóle model drugi tej przystawki, bo pierwszy wyglądał znacznie lepiej. Pierwszy był przystosowany do pierwszego modelu Mega Drive'a, który też wyglądał troszkę inaczej i też troszkę lepiej. I pierwszy wyglądał jak taki wysokiej klasy sprzęt hi-fi, a to wygląda jak wysokiej klasy radyjko z bazaru, więc no niestety, ale ta wersja była już troszkę tańsza i przypuszczam, że dlatego na rynku jest ich znacznie więcej niż tej pierwszej. Pierwszej to w ogóle w Europie teraz w pudełku, ja nie mam w pudełku, ale jakby rozglądałem się, w pudełku chyba nie widziałem żadnej, a jeżeli były jakieś takie gołkiem, to były na przykład po nie wiem 1500, 2000 zł, to ja mówię pas. Czekam jeszcze na Sonica CD, który też ma takie legendarne intro i to jest w ogóle bardzo fajna gra podobno. No a później zobaczymy, jak mi finanse pozwolą. Mam nadzieję, bo już mi włączyli reklamy na tym kanale, że tak przynajmniej z 5 dyszek sobie odrobię właśnie na wyświetleniach z tego materiału i może coś tam sobie jeszcze dokupię. A, ostatnia kwestia, bo Sega tym Mega CD chciała trochę nadrobić dystans do Super Nintendo w pewnych kwestiach. Wiadomo, że bardziej przegoniła chociażby w kwestii CD Nintendo, które nie nadrobiło tego do... Takie pełnoprawne płyty dusze, no to dopiero w Nintendo Wii były. No ale w każdym razie tutaj jest jeszcze dodatkowy procesor, który potrafi na przykład bardzo ładnie skalować sprite'y i dzięki temu gry na Mega CD miały właśnie często dodatkowy element oprócz tych ich podstawowych wersji na Mega Drive'a, czyli jakieś tam poziomy w pseudo 3D i właśnie w tym Sonicu jest coś takiego, że ten Sonic sobie tam biega przed siebie i to ma być takie bardzo nowoczesne i zaawansowane i jak na tamte czasy faktycznie było. Ostatnia rzecz, Sega CD, wspomniane wcześniej Sega 32X, powstało 6 tytułów łącznie, do uruchomienia których potrzebowaliście i jednej przystawki, i drugiej. A jako że jednej zeszło te dwie bańki, a drugiej chyba 700 000, nie wiem, na ile się pokrywała ta wspólna liczba użytkowników, no ale śmiesznie w każdym razie. Night Trap, właśnie ten słynny Night Trap, czyli gra, przez którą między innymi mamy teraz ratingi, które nie pozwalają dzieciom kupować, znaczy dzieciom pozwalają kupować, rodzicom każą pilnować gnojów, żeby nie kupowały gier dla dorosłych. To powstało po części przez Mortal Kombat, a po części właśnie przez Night Trap. I Night Trap, oprócz swojej wersji podstawowej na Mega CD, doczekał się też edycji na CD32X, bo tak to chyba nazwali, i teraz to kosztuje ze 2 albo 2,5 tysiąca złotych. Dobra, wrócę w przyszłym tygodniu pewnie z kolejnym filmem, z kolejnym jakimś rozpakowaniem czegoś dziwnego, albo myślałem jeszcze, żeby pokazać wam tak po prostu z nudów moją kolekcję gier na 3DS-a choćby i omówić sobie każdą z nich. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.